Kochani, dzisiaj uczestnicy dostają 100 zł za każde wykonane zadanie. A jest ich 11 plus premia mała 500 zł, ale to zobaczycie zaraz. Czas na pierwszą osobę. W dzisiejszym odcinku za każde zadanie, które wykonają, dostają 100 zł, a zadań jest aż 11. I brzmią następująco. Wyeliminuj dwójkę graczy, znajdź dwie nowe bronie, wymień sztabki złota na modyfikację broni, wsiądź do samochodu sportowego, odwiedź dwie nowe lokalizacje, otwórz 10 skrzynek, znajdź czepiak kasetowy, użyj pociągu na 30 sekund, znajdź nóż z kotwiczką, wytrzymaj do top 20 graczy i wytrzymaj do top 5 graczy. Dodatkowo, jeżeli uda im się wygrać grę, zgarną bonus w wysokości 500 zł. Zaczynamy! Uwaga! Dzisiejszym sponsorem materiału jest Epic Games! Kochani, rozdział 5 Fortnite przedstawia nam lokalizacje inspirowane Europą. Na zachodzie możecie znaleźć biom Krzewiasty, a w nim rozrzutną Rivierę. Na wschodzie czeka na was tundra i biomy śnieżne. Czeka tam na was alpejska wioska, gasnące góry, a także hotel Wielki Lodowiec i wiele, wiele więcej. Borealny las oraz borealna tundra również znalazły się pod białą pokrywą. I uwaga! Do tego wszystkiego! Pociąg, który pomoże wam w przemieszczaniu się. Dodatkowo w rozdziale 5 znajdziecie dużo nowych broni. I nawet jednym z naszych dzisiejszych zadań jest znalezienie dwóch z nich. Między innymi pistolet maszynowy Hiper, karabin snajperski Żniwiarz, karabin szturmowy Nemesis oraz wszystkie te bronie, które pojawiają się wam teraz na ekranie. Ciekawym rozwiązaniem jest tarcza kuloodporna, dzięki której możecie jednocześnie bronić się i strzelać z pistoletu. Możecie ją nawet szarżować, zadając obrażenia przeciwnikom i budowlom. Dosyć przebiegłym rozwiązaniem w walce może być użycie noża z kotwiczką, dzięki któremu możecie szybko przyciągnąć się do innego gracza, wystarczy go wycelować, a następnie zaatakować wręcz. Przechodząc dalej, w skarbcach znajdziecie stanowiska modyfikacji broni. Jeżeli macie przy sobie sztabkę, w skarbcach możecie użyć ją, żeby wyposażyć broń w nowy celownik, zredukować odrzut, powiększyć magazynek oraz wiele, wiele więcej różnych modyfikacji. Pamiętaj tylko, nie każda modyfikacja działa z każdą bronią. Uwaga! Samochody! Powstała nowa sekcja w szafkach graczy i teraz samochody składają się z trzech typów przedmiotów, czyli karoserii, wzorów oraz kół. Ale pamiętajcie, nie dają one przewagi w rywalizacji. Wszyscy gracze posiadają koła OEM z Rocket League. Po złożeniu sportowego samochodu wsiądź do niego w Fortnite Battle Royale lub odpowiadającej na wyspie stworzonej przez graczy i zobacz, jak zmienia się samochód z twojego ekwipunku. Koniecznie sam musisz pobrać grę w Fortnite z linku w opisie i sprawdź wszystkie nowości sezonu pierwszego rozdziału 5 Under. Kochanie, możesz wygrać dużo pieniędzy dzisiaj i nie bój się, wiem, że nigdy nie grałeś w Fortnite'a, dlatego jestem tutaj ja i jest tutaj your friend Steve. Steve, masz 11 zadań do zrobienia. Każde zadanie to jest 100 zł. Bonusowe zadanie, jeżeli uda ci się wygrać, to daję ci 10 tysięcy zł. W Fortnite jest teraz nowa mapa, najbezpieczniejsze, polećmy tu, co? Co? Jak przecież to jest punkt, z którego dostajesz stary coś. Gdzie? Gdzie? Tu? Gdzie, na przykład. I od razu już. I trzymaj W, trzymaj W, 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 W. Oj, leci z innymi graczami. I ich trzeba wyeliminować? Tak, no. Jeżeli ich wyeliminujesz, W na twoim miejscu ucieka. Schowaj się do jakiegoś domku. Na przykład tego przed tobą. I wchodź. Broń, 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 leży za tobą. Ja mam tobą. Broń, ja mam broń. Dzień, leży na, gdzie? Na podłodze za ladą. Jak mam ją wziąć? Widzicie? I masz karabin teraz, na dwa kliknij sobie dwa. I jest to jedna z nowych broni, więc jeszcze jedną musisz znaleźć i będzie git. Gdzie celować? Prawym, z przyciskiem myszy. Prawym? Tak. Idę się kąpać. A to jest jakaś skrzynka? Wyskocz przez okno. Mogę? No, musisz wyjść stąd, bo jest blisko, gracze tu gdzieś będą. Sportowe auto! Wsiadaj, wsiadaj do tego! Jak wsiąść? Jadę! No, przejdź chwilę! Dobra, 100 zł zarobiłaś! Wysiadaj, wysiadaj! Nie, ja jadę! Ale nie, nie, jedź, miałaś się nas słuchać! Słyszam, wysiadam. Ale jak? Jedź, ale w drugą stronę! Nie, okay. Możesz jechać, ale w drugą ale stronę. Ale już nie mogę, bo już wysiadam i nie. Biegnij za te domki, Kinga, za te... Grać przed tobą! Idź w dół, w dół, w dół, w dół, w dół! Schowaj się za tym kamieniem i czekaj, aż on przebiegnie! Oni mnie widzą na mapie? Coś się dzieje. Widzisz, tu masz... Ja nie widzę. Dobra, biegnij, 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 biegnij. Biegnij, biegnij przed siebie, nie biegnij. Mogę, no jak? Możesz, nie zginiesz, zaufaj. Ale nie skacz! Dobra, biegnij, 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 to nie ma znaczenia. Nowa lokalizacja! Masz już dwie. Masz kolejną stówę gwarantowaną, już dwie. 200 zł. No prosto iść po prostu. Weź to przed siebie, może to jest nowa broń. Tu po lewej, po lewej. Gdzie?
Tak, masz dwie broni nowe. Ginia, zarobiłaś już 300 zł. Powiedz, co mam robić, żeby kolejne zadanie. Wytrzymać jeszcze 13 A co to ludzi. Jest? Biorę 12. To, mam dodatkowe naboje. Ma, ej, jest 120, kolejna stówa dla siebie. Nie masz, musisz się gdzieś dobrze schować. Jest bezpiecznie. Idzie do ciebie gracz z żetonem. O, zmniejsza się krąg, jesteś bardzo daleko od kręgu. Poczekajmy i zaczniemy biec. 7 graczy, kurde. Dobra, musisz wyjść z tego i po cichu. Musisz biec, bo zaraz będziesz umierała. 6 graczy, biegnij, no, o nie! Patryk! Zabiłeś mnie! Nie, no, ale nie ma to znaczenia, musisz po prostu biec, bo zaraz będziesz... Dobrze biegnę? Sprint, sprint, sprintuj. Jedna osoba, uważaj, bo o nie, widzę tam gościa! Nie strzelaj, nie strzelaj. To jest plakat tylko. Gdzie jest? Musisz biec. Przed siebie, no, jakoś, nie zginąć od upadku. 5 graczy, masz to! Pomału, szybko, ale pomału, ale szybko! Dobra, biegnij, biegnij, nie ma czasu! Odjeżdż tym autem, nie wiem! Nie ma czasu, biegnij, 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 biegnij! Dobra, zdążyłaś! Lipa, szkoda, że nie wsiadłeś do auta, bo by ci dało trochę wytrzymałości. Dobra, przeżyła jeszcze! Tu jest gracz! Gdzie? Strzelam go! Ale patrz, zajmujesz miejsce piąte, to oznacza, że zyskujesz 500 zł, 500 zł, to było chyba najłatwiejsze 500 zł w twoim życiu. 400 zł i sprawdźmy, ile masz czasu. O kurde, mogę mieć minutę? Ja to chciałam zrobić, ja, nie ty. Nie, 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 nie. 3, daj, 2, a ty też biegniesz? 1, start. Dobra, chodź, chcę te buty i jeszcze zobaczmy coś. 26 sekund. 9, 8. Przecież to wszystko ponad 100 zł. 5, 4. A gdzie masz te buty? No tam są. Koniec czasu, minutka szybka. Bierzemy buty. Proszę bardzo. Chciałam je, bo są podobno bardzo ciepłe, a przydadzą się. Jak wyglądają ciepło. No. Jaka jest strategia? No, żeby polecieć tam, gdzie jest mało graczy i przynajmniej za topkę zdobyć pieniądze. Gdzie lądujemy? Nie mam pojęcia. Ale jakiś gracz z tobą leci. Bardzo możliwe, no. Mam nową broń. Dobra, pierwsza nowa broń. W ogóle to hiper mam też już dwiema nowymi broń. No dobra, pierwsze 100 zł. No jadę na zakupy, widzowie. Zostało 71 graczy, na razie masz 100 zł. Idę do gasnącej góry. Gdzie jest pociąg? Uj. Ej, będzie ten nadjeżdżał. Będzie. Dobrze by było, jakbyś zdążył odwiedzić gasnące góry i zdążył na pociąg. To by było idealne scenario. No na PiSie już jestem, ale ty mi tego nie zaliczysz. Nie, musisz podejść do głównego budynka jednak. Lama! Jakieś przedmioty w tym są. Może będzie nowa broń. Lama. Proszę, czepiak! Nie ma czepiaka. Dobra, no, zaliczam ci. Dobra, gasnące góry. Zobacz pociąg, gdzie jest. Wyrobisz się, biegnij, biegnij. Jedną lokalizację z dwóch masz. Czyli na razie masz jakieś 100 zł. Fajnie by było podjechać pociągiem gdzieś, gdzie... Ej, patrz, jaka sportowa fura. Nie. Zbliża się pociąg. 30 sekund będziesz musiał ustać na tym pociągu, ale jest ktoś blisko ciebie i masz bardzo słabe bronie. Od razu jak wsiądziesz, to ja daję ci czas start. Okej, czas start. 30 sekund musisz wytrzymać na tym pociągu. I zgarnasz kolejną stówkę. Zabierz mnie do jakiejś nowej miejscówki. Ostrzelają po prawej. 10 sekund. Ja bym otworzył tą skrzynkę, ale boję się, bo... Idź. Nie, bo gracze będą widzieli, że jak będę schodził z tego, jak będę miał to zaliczone, żebym mógł uciec już. Masz. 2, 1. Zaliczone. Zaliczone zadanie. 30 sekund minęło. No, idziemy do... Cześć, wiem, gdzie ja chcę pojechać. Dawaj skrzynkę. No i lipa. Jest po mnie, widzowie. Czemu? Oj, gracze tu łażą. Dawaj! Jest! Jedna eliminacja! Ała! Ała! Jeszcze jedna i masz kolejne 100 zł, masz lepszą broń! Mam czerwiak! Nie, czekaj, co? Lodowy przystak! Nie, to nie jest czerwiak! Dobra, bo wpadam do strefy, stary, nie mogę tu stać. Nie mogę! No, czekaj! Ale lipa, ale lipa! Ole, zasuwasz posty! Lodowy przystak! Ej! Wow! Ale nie zaliczyło ci! Dobra, zaliczyło, odkryto na nową lokalizację! Kolejne 100 zł dla ciebie, Posti! Dobra, dawaj do strefy, pamiętaj, że 8 osób masz... Kolejną stówkę. Tak jest! A najlepiej w ogóle, jakby ci się udało jeszcze wyeliminować jedną osobę. Gracza widzę na mapie, że otwiera tu jakąś skrzynkę. Wyeliminuj! O! Nie! Uszkodziłeś go i jak on ma teraz apteczkę, to mu pomoże, tak? Kewa mu na razie. Dawaj, 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 przed tobą, nie! Nie! Trzymaj się! Nie! Kasz takie kod. Da, jest! Eliminację! Musisz wytrzymać jeszcze dwójkę graczy po kolejną stówkę! Oj! Kiedy ci się rozstawiłem te nogi? Jak przestanie używać itemu, przydałby ci się jakiś kevlar. Dawaj go, dojazd, dojazd! O nie, uciekaj! Tamten lepiej strzela. Nie, ma keba po prostu, a ja nie mam. Ej, top 20 jest! Nie zauważyłem nawet! Kolejna stówka! Auto sportowe! Let's go!
O, ale fajne! Klakson, klakson! Ej, czepiak! Czepiak! Czepiak kasetowy! Zrobił... Masz? Zabij, wziąłeś? Wziąłem! Teraz! Okej, okay, dwa zadania zaliczyłeś pod rząd! Oj, strzelał do mnie, oj! Posty 12 osób zostało! Posty 5, posty! Uciekaj! Jest skrzynka. Uwaga, apteczka. Prezent. Top 10, 5 graczy musi jeszcze odpaść. Apteczka! Prezent zostawiłeś. Ale spokojnie, użyj apteczki tylko, żeby cię regenerował. Oj, lipa! Dawaj, dawaj, jest! Jeźdź, uciekaj, to musisz poświęcić! Mam 8 graczy. Strefa, patrz, gdzie jesteś. Nie ciu, ciu, ciu! O, ma, mało, mało ma! Jest! Mam tarczę, regeneruje się! Złota snajperka! Oj. Nie, nie, nie ryzykuj, pięć... O, ale straciłeś swoją szansę teraz, Imo. Regeneruje mi się zdrowie. O, nie, nie wiem, z której strony. Zejdź na dół, no. Prezent rzuć, o, dobrze. Jest tam ktoś. Dobrze. O, Jezus. Dawaj go, dawaj. Strzelaj, nie przeładowałeś, on też nie! Aj, siódme miejsce! Siódme miejsce! Nie dało się, nie dało się, już znali moją pozycję. Wyeliminowałeś dwójkę graczy. Znalazłeś dwie nowe bronie, wsiadłeś do samochodu sportowego, odwiedziłeś dwie nowe lokalizacje, znalazłeś czepak kasetowy, użyłeś pociągu na 30 sekund i wytrzymałeś do top 20. 700 zł w tej rundzie należy dla ciebie. O kurde. Lecimy. Czas wylosować sklep i czas, jaki będziesz miał na zakupy. Let's go. O, ale blisko było. Dobra, masz 10 minut i... Dera, gdzie są schody w dół, chociaż mi powiedzcie. Nie wiem, ale czas ci się już liczy oczywiście. Masz 8,50. A ty jest tylko... Olu, chłopie, kupiłbyś taki. A nie bierzesz Ministerstwa Magii? Nie, bo ono jest, są tylko takie dwie wieże stojące. Mi się wydaje, że to będzie średnia wyglądać bez żadnego tła. A tu jest Ron i Hermiona. I ta, której nienawidzę. I jej kot. Dobra. Wszystkiego najlepszego. Tobie też. Zadowolony? Bardzo, tak. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz sobie kupiłem Lego i byłem wtedy bardzo, bardzo mały. Więc taką mam teraz spełnienie sentymentu z dzieciństwa. A my lecimy do kolejnego gracza. Siemanko, Michu. Hello. Siemanko, Olivier. No co? Bez przedłużania, czas start. Ej, boję się ogólnie fest, że zginę jako pierwszy. No, jeszcze, że grasz z budowaniem, to tu... Trudniej. To jest trochę trudniej. Tak, tak. O, papy, wyliczone! Wow. Wyliczone! Ej, dobra, nagle zapomniałem, jak się kurde buduje. Jak jeszcze 60 osób odpadnie z gry, no to masz gwarantowaną stówę, bo na razie nic nie zdobyłeś. Nie, ja chcę tylko ci powiedzieć, że każdy już w tym momencie miał przynajmniej dwie stówy. Ja jestem ze strony fest. Pierwszą lokalizację masz odhaczoną, musisz dojść do drugiej, jeżeli chcesz pierwszą stóweczkę. To jest jedna z nowych broni. Tak? Okej, okay, jeszcze jedną. O, skrzynka! Albo otworzyć 10 skrzynek. Na razie to jest twoja druga. Okej, okay, Michu, dwie nowe bronie, pierwsza stóweczka dla ciebie. Sam przed... O, pierwsza eliminacja, jeszcze jedna i masz kolejną stóweczkę. Ej, ale fajnie w ogóle się strzela teraz. Ej, ale ogólnie szczerze, pierwszy raz jestem ze strony grając Fortnite'a. Dobrze! Nice! Kolejna stówka dla ciebie zaliczona. Ej, fajnie, mega fajnie się strzela w ogóle! Pociąg mam tutaj, ej, jak zdążę tylko pociągu, czy zdążę? Pa, jak na styk! Ej, no! Mało paliwa! Nie! W tą stronę! Tą! Biegnij! Gracza masz za sobą! Siadaj do pociągu! Jak się siada? Za sobą! Na pociągu! Nie! Uważaj, w pociągu jest ten gracz! To jest bot! Bot mnie zabije! Nie ma szans! Nie! Jeszcze złote! Wyeliminowałeś dwójkę graczy i znalazłeś dwie nowe bronie. Gratulacje. Dwie minuty naprawdę jeszcze. 200 złotych i dwie minuty, więc idealnie. Czas ci się już oczywiście... O, 4 minuty fajnie. Myślisz, że ja tylko lecę na elektronikę? Ja lecę na dobre, ekskluzywne rzeczy. Akurat później z Kostkiem idziemy na snowboard. Akurat sobie kupię komin. Snowboard. I zastanawiam się nad rękawiczkami. Mogę ci dołożyć 5 dych, jeżeli wygrasz ze mną w papierkami. Dobra, idealnie. 3, 4. Okej, dostajesz 5 dych dodatkowych, więc idealnie na te rękawiczki. To jest twój wybór? Tak, to jest mój wybór. Proszę bardzo, kupione. Dziękuję. Jesteś kochany, najlepszy człowiek na świecie. A teraz czas zobaczyć, jak pójdzie Kostkowi w Fortnite'cie. Ile on zgarnie siana. Dobra, Olivier, powodzenia. Mam nadzieję, że zdobędziesz więcej hajsu niż ten panu w ogóle. Bez problemu, jestem graczem zawodowym. O, legendarny prezent, dobre itemy tam są. Co za król. Ulala.
Stary, ja mam swoją taktykę, zobacz, kolejne dwie skrzynki. No, cztery skrzynki, no. Tam piąta kolejna. No właśnie po nią idę. O i... O. Okej, okay, stówka dla ciebie. Proszę bardzo. Piąta skrzynka. Piąta. O! Złoty granatnik. Okej, okay, o! Surpa ma dużego tam. Pierwszy kill, jeszcze jeden i masz kolejną stówkę. Szósta skrzynka. Wow! Wow. Nóżko, no, kolejna stówka! Jej, ale super! No. Siódma skrzynka. Ósma skrzynka. O! Kolejna stówka dla ciebie! Opa, no takie bardzo. Bambiki przecież to są! Szukamy też sportowego samochodu z Rocket League. Kolejna miejscówka odwiedzona. Dwie miejscówki. Dajesz, że niech podejdzie za mur oficjalnie. Jest i miejscówka. Tak jest! Kolejna stóweczka! Kolejna stówka! 10 skrzyń! Pociąg jedzie do mnie! Ale to ryzykowne. Ryzyk fizyk! Dobra, czas start, 30 sekund. Ej, dawaj skrzynkę otwieraj! Jak zacznie otwierać, to będą widzieli. No to nikt zacznie jej otwierać. O, gracz, gracz! Kostek! Nie! Ja tak żyłem! Kostek, 15 sekund! Szukaj! 5 sekund, Kostek! Wyżej! Wyżej! Zadanie zaliczone, kolejne! Dawaj go! Dawaj! Bombarduj go tam! Dawaj przystawką do niego! Wyżej! Kostek! Dobra, zabijam ten manżur. No nie, no Kostek! Zabijam manżur! To było bezpieczne, bo jeszcze 6 osób i ma kolejną ten, ale wychodzi ze strefy. Okej, okay, i teraz drugiego. Kolejny, trzeci może. Czemu oni tak się strzelają? Co za bambiory? Czemu oni mają w ogóle tyle życia? Za co? Wow, ładnie! Jeszcze 3 osoby, masz top 5. Dobra, czego potrzebujemy? Auta, top 5. I wejść do strefy. Dwie osoby i masz 9 stóp. Nie wiem, gość to wygra. Lecę do strefy. No! I Rocket League! Oddawaj! Nie rozwalaj go! Nie rozwalaj! Oddaj mi! 100 złotych! Dawaj! 100 złotych! Oddawaj! 100 złotych ci ucieka! Dawaj! To 5! Rozwalony jest, wsiądzie, przejdzie! Yes! Yes! Uciekaj, uciekaj! O, ale było, ale jesteś poza strefą! Ale jeden 100 złotych! Yes! Tysiak! Gości jeszcze! Nie! Ale takim akcentem udało ci się zdobyć 1000 złotych! Yes! Jednego zadania brakowało! Jesteś ostatnią osobą w dzisiejszym odcinku, dlatego czas zobaczyć, jaki masz czas na zakupki. Jaki jest plan? Bo mi się zepsuły ostatnio słuchawki i bym chciał nowe, ale brakuje trochę budżetu, czy ja bym mógł dozłożyć ze swojej kieszeni? Kochani, mamy święta, więc oczywiście, ale musisz te słuchawki zgarnąć, uwaga, w 3 minuty! Dobra, jest spokojnie, już się bałem, że minuta i wiesz, biegnę po prostu. I jak pola. AirPods, tak, to są te. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo, twój zakup za, no, 1000 złotych, resztę dopłaciłeś ty, właśnie, ale ponieważ w tym momencie święta, skończyłem ci przelewać. Dziękuję bardzo, to jestem ja dziękuję. Zadowolony, że wziąłem udział w odcinku. Jestem szczęśliwym chłopcem.